Cześć kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie, w poprzednim troszeczkę się podirytowałam i nie dokończyłam wszystkiego, także zobaczymy, gdzie dzisiaj wylądujemy. Ale zanim to, oczywiście prezentuję wam coś mojego niebieskiego. I jak widzicie, mam niebieską mirindę. Polecaliście mi niebieską fantę, aczkolwiek jak zobaczyłam, że niebieska fanta jest bez cukru, trochę mnie to zniechęciło. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś niebieska fanta, czy właśnie niebieska fanta faktycznie jest bez cukru. A obok stała mirinda, która również jest niebieska. No i ten cukier zawiera. Pisze, że to jest blueberry plus orange flavor, więc sprawdźmy, czy jest smaczne. Uwaga, uwaga. Okej, jest dobra, ale czuję, że jest na sztucznym słodziku, że to nie jest cukier. Tak czy siak, przeleję to sobie do szklanki i za chwilę się widzimy w odcinku. Pewnie zastanawiacie się, co tu robimy. Otóż nie daję sobie rady, jakby wiem, że nie gram w tą grę regularnie, aczkolwiek słuchajcie, no jest to dla mnie za ciężka gra. Wydawałoby się, że gra dla dzieci powinna być łatwa. Nie wiem, może to mój brak skilla, tak czy siak stwierdziłam, że po prostu tutaj pozbieramy rzeczy na ulepszenia. Być może jak ulepszę smurfizator, no to po prostu będzie prościej, tak? Być może wtedy dzięki temu tutaj nam się uda, tak? No bo w chwili obecnej już w tym zamku naprawdę jest ciężko, a ja mam wrażenie, że gdzie się nie ruszę, to co chwila nie starcza mi albo właśnie tej energii ze smurfizatora, albo że ja źle robię kombo. Wydaje się, że nauczyłam się, że najkorzystniej i jest właśnie tam kliknąć spację, tak, wznieść się i wtedy kontrol, że niby to działa. Koniec końców wychodzi za krótko i koniec końców mi no nie wychodzi, mimo że człowiek myśli, że żeby wyszło. Dlatego stwierdziłam, że pokręcę się tutaj po okolicznych właśnie miejscach. Poszukam części do ulepszeń w nadziei, że ulepszę właśnie smurfizator i że wiecie, koniec końców się uda, tak? Jak widzę, mam wrażenie, że niektóre rzeczy, które już jakby zrobiłam, powracają. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, czy kwestia tego, że nie zrobiłam tego miejsca na 100%. Tak czy siak, kochani, no wykorzystajmy tą sposobność, żeby po prostu porozmawiać. A więc, na kanale ponownie będą zmiany. Jak wiecie, jakiś czas temu załapałam się do pracy na 3 miesiące. Wzięli mnie prawdopodobnie przez okres świąteczny, no nie ukrywajmy. Aczkolwiek załapałam się do pracy na te 3 miesiące. No i niestety umowę mi nie przedłużyli. Więc w chwili obecnej znowu tutaj, wiecie, będziemy zmieniać cały harmonogram, tak? Znowu będą inaczej live'y niż zwykle. Tutaj bardzo was proszę, bez jakichś tam pretensji do mnie, czemu któregoś dnia coś nie było, no bo wiecie, teraz będę musiała znaleźć nową pracę, mogę chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, tak, mogę po prostu próbować zmienić harmonogram, bo podejrzewam, że skoro teraz będę mogła, to wolalibyście, żeby live'y były w weekendy, więc będę do tego typu rzeczy tutaj się dostosowywać, was pytać, z wami ustalać, dlatego zerkajcie na zakładkę społeczność, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tam się właśnie z wami będę komunikowała w tego typu sprawach. Żeby wiedzieć, tak?
co, gdzie i jak. Jeśli mnie nie będzie, no to powiadomię was o tym, że mnie nie będzie właśnie na tej zakładce. Jeśli z kolei na przykład, nie wiem, zmienię harmonogram, no to będzie i w informacjach kanału, tutaj na tej zakładce społeczność, więc tak jak mówię, wszystkie te informacje będą przeze mnie podane. Wystarczy, że będziecie zerkać, że będziecie pilnować, tak? Więc no. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje, jakby. Ja rozumiem, że nie jestem pracownikiem roku, mimo że akurat się starałam tutaj i szło mi naprawdę nieźle, to takie. Jeśli nie wiecie, pracowałam głównie na kasach, tak? Cześć, skanowania masz ok, to masz ok. No ale poszło mi zdrowie, tak? Złapałam coś, co nazywamy na kanale kubką. Teraz taki popularne choróbsko, na które musimy się szczepić. Myślę, że ludzie zrozumieją, o co chodzi. Ja nie byłam szczepiona, zachorowałam. I skończyło się to tym, że moja babcia zmarła, a oni mnie zwalniają, bo byłam chora. Nie byłam nie w pracy. Jest takie. No dzięki, ale ja sobie tego nie wybierałam, nie? To nie tak, że stwierdziłam, o tak, wiecie co by było dobre, zachorować w pierwszych dniach pracy, tak? No nie. Tak czy siak nie przedłużyli mi umowy. Mało tego, teraz znowu będzie sklep zamknięty w weekendy. Więc być może też dlatego, że ja byłam na umowie weekendowej, a jakby teraz w niedzielę sklep będzie zamknięty. Czy to o tym decyduje? Nie wiem, być może, chociaż gdyby chodziło tylko o weekendy, to myślę, że no daliby mi znać, tak mi się wydaje, że daliby mi znać, że gdybym chciała, to że zostaje tylko w tygodniu, więc będę czegoś szukała. Nie ukrywam, że idealne by było od poniedziałku do piątku, żebym chociaż w weekendy z wami mogła być. Ale w praktyce powiem wam, że jest ciężko z ogłoszeniami. Ja nie mam jakiegoś tam, wiecie, lepszego wykształcenia, bo skończyłam liceum. I jeśli chodzi o to moje wykształcenie, tak, to skończyłam liceum, poszłam na studia. Studia niestety rzuciłam. I no koniec końców koniec końców okazało się, że po prostu poszłam do prac i trochę mam doświadczenia w pracach, co by się człowiekowi wydawało, o to pewnie to wystarczy, że mam doświadczenie, no nie wystarczyło, więc no trudno się mówi i będę czegoś szukać. Kto wie, może się dokształcę w zawodzie. Może nie wiecie, ale zrobiłam szkołę policjalną jako grafik komputerowy. Wiem, że moje miniaturki nie bardzo o tym świadczą. Aczkolwiek, no wiecie, to są płatne programy, więc ja korzystam z darmówek, tak? To też nie to samo. Wydaje mi się, że robię to źle, że powinnam lecieć jak cebulka, tylko nie bardzo wiem, jak mam dolecieć jak cebulka. No i ta cebulka w ogóle znikła, świetnie, i poszłam już zupełnie gdzie indziej, brawo ja. Tak czy siak, słuchajcie, no staram się znaleźć rzeczy. Najlepiej by było, jakbyśmy znaleźli prezenty. Ja niestety nie pamiętam, gdzie są prezenty. Wydawało mi się, że jakoś są koło wioski, aczkolwiek poszłam na obrzeże wioski, no i tutaj mamy scrolle, więc być może zaraz do wioski się cofniemy.
kręcę się i kręcę po tych obrzeżach i no nie widzę właśnie tych prezencików, więc obstawiam, że to będzie na obrzeżach wioski. Okej, serduszka odebrane, tam widzę jakiegoś scrolla. I tu coś widzę. Co tutaj mamy? O! Jakiegoś smerfa mamy. Czyżby to był śpiach? Pewnie. Jakże by inaczej. Okej, w takim razie spróbujmy zafrunąć tutaj. Czyli mamy 10 na 34 scrolle. Kto wie, może kiedyś zrobimy jakiegoś live'a ze zbierania materiałów do smurfów. Kto wie. Ja na odcinkach nie przechodzę tych map całkowicie ze względu na brak czasu. Ale może. Tak czy siak, słuchajcie, zrobię tutaj ten challenge, bo jakoś uparłam się na niego. Więc zrobię ten challenge. Już zepsułam. Zrobię ten challenge i polecimy do wioski, bo wydaje mi się, że we wiosce były prezenty, bo tutaj na obrzeżach wioski nie ma ich. Nie nadążam z tym challenge'em. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Szuk. No nie, zwyczajnym dębem tego nie da rady, to trzeba na tym speedzie porobić. Tylko, że mi tu nie starcza z tego speedu. Dobra, odpuśćmy ten challenge. Lećmy do wioski. Skoro na obrzeżach tego nie ma, no to muszą być w wiosce w takim razie te prezenty. A, chyba się tapłam znowu na obrzeża. O, to są obrzeża, gdzie są prezenty. Pokazuje mi mapa. Super, dobra. No to w takim razie byłam zbyt daleko od wioski. Tutaj będą prezenty, to najważniejsze. Okej. Prezenty, where are you? I need you! Nie no dobra, bez takiego wygłupiania się, ale seryjnie, prezenty, gdzie jesteście? Potrzeba mi was. Prezenty, where are you? I need you! Come on! Widzę, że w obrzeżach wioski ogólnie jest troszeczkę więcej zrobionego przeze mnie. Być może dlatego, że kiedyś tutaj przez przypadek trafiłam i się nakręciłam chwilę. Tak czy siak widzę już prezent, słuchajcie. Widzę świecący prezent. Trzeba ten prezent zdobyć. Gdzie ten prezent? O, tu był ten prezent. Juhu! Mamy 9 prezentów! O, tam widzę kolejny! Jak się tam dostać? U, i tu widzę kolejny! Oj. A tak wysoko nie podlecę. Czy się dostanę do prezentu? Dostałam się! Mamy 10! Wo! Oj, zepsułam! Zepsułam! Mogliśmy mieć 11. Choć kto wie? Kto wie, może jeszcze się dostanę tymczasem.
Jumi zepsuła, Jumi psuja. Jak się dostać na to drzewko na górę? Jumi, już raz się tam dostałaś. Jak się tam dostałaś? Pomyśl. Co jest? Pomyśl. Jak się tam dostałaś? Nie wiem, może przejdźmy przez ten tunel? Czy to cofamy się totalnie? U, ale to jest jakiś kolejny prezent! Come on! Jak się tam dostać? Smurfie, czemu tak blisko, a tak daleko, no? Niech to smurfny smurf! Jak się tam dostać? Myślicie, że zginę, czy się tam dostanę? No, zginę, niestety. Mamy prezent. Mamy 11 na 12. Wydaje mi się, że już teraz stać mnie na ulepszenie. Ale skoro się kręcimy, no to pokręćmy się tu jeszcze chwilkę, a może coś dodatkowo odkryjemy. Nie ukrywam, że miałam nadzieję, że ogólnie cała gra będzie taka prosta jak teraz zdobywanie prezentów. Niestety się przeliczyłam. Okej, cofnęłam się totalnie. Niestety się przeliczyłam, jakby podeszłam do tego, jak do, wiecie, takiej gry, no może minimalnie zręcznościowej, ale dla dzieci. Taki był mój zamysł, jeśli chodzi o tego let's playa. A tu okazało się, że im dalej szłam, tym ciężej się zaczynało robić. Jest to coś, przed czym w pewnym sensie ostrzegał mnie Zatur, krzycząc na mnie, że nie zbieram wszystkich rzeczy i że później będzie mi trudno. Aczkolwiek jakby gra na początku nam nie przedstawiała tych ulepszeń. Te ulepszenia odblokowaliśmy dopiero po pewnym czasie w fabule, więc nie czułam jakby, że to coś daje zbieranie i po prostu zbierałam wszystko, co było przy okazji. Nie wiem, nie robiłam jakichś specjalnych wypraw, żeby zrobić mapkę totalnie na 100%, prawda? No i... I tak to się skończyło. Czy tutaj się... Nie, tutaj się nie dostanę. Teraz pytanie, czy stąd... Dofrunę tam? Dofrunę, czyli... Chyba robię to, co ostatnio. Tak mi się wydaje. I gdzieś tu był prezent. To tutaj? Tak, to tutaj, czyli mamy 12 na 21. I teraz trzeba zaskoczyć E. Okej, i mamy 13 na 21. Więc w sumie prawie, co ja mówię, jaką prawie, już ponad połowę mamy z tych obrzeż wioski. Idziemy dalej. Kto wie, może zdobędziemy całość. Czy ja się cofam, czy idę do przodu? To jest jedyny minus, którego nie jestem w stanie za bardzo rozgryźć, jeśli chodzi o smurfy i tego typu rzeczy. Przydałaby się taka, wiecie, mapka wrogu. żebym wiedziała mniej więcej, gdzie idę. Ale słuchajcie, 14 na 21. Coraz lepiej, coraz lepiej. I mamy kolejnych przeciwników. Przy okazji przywróćmy sobie serduszka. O, i mamy, słuchajcie, kolejnego przeciwnika.
Piwka, widzę, że tutaj Bossy Clive'a został pokonany. Ojojojojoj, jeszcze nie zaczęliśmy porządnie tury, a cały czas pokonujecie tych bossów. Myślę, że że tutaj wszyscy będą zdziwieni. No i wszystko zepsułam. Tak mnie to rozproszyło, że wszystko zepsułam. I wracamy. I mamy kolejne walki. No dobra, słuchajcie. Widzę kolejny prezent. Pytanie, jak się tam dostać? To jest w chwili obecnej największe zmartwienie, bo raczej wątpię, że po tym grzybku dostaniemy się tak wysoko. No właśnie, dalej nam brakuje. Chyba widzę. To chyba tędy. I hop! Okej, mamy 15 na 21. Gdzie teraz? Nie widzę kolejnych prezentów, za to widzę kolejne alabosiki do pokonywania. Stworki pokonane i szukamy, gdzie są nasze prezenty. Prezenty, where are you? I want you. I need you. O nie. Pomyślmy, zobaczmy. Tam nie było nic oczyszczone, więc się udam. O, jakże, mamy prezent. Pytanie, czy wystarczy tylko to? Tak, wystarczyło tylko to oczyścić. To dobrze. Czy tu się dostanę? Niestety, trzeba się cofnąć. Mamy 16 na 21 i widzę kolejny prezent. Pytanie, jak do tego kolejnego... zepsułam! Pytanie, jak do tego kolejnego prezentu się dostać. Czyżby grzebek nam miał wystarczyć tutaj? Aj, coś mi nie wychodzi z grzybkiem, ale może... Okej, okay. Mamy 17 na 21. Więc zostały nam, słuchajcie, 4 prezenty. Prezenty, where are you? Gdzie jesteście, prezenciki? Chcemy was! No i mamy tutaj, słuchajcie, dużo walk. Coś, za czym nie przepadam, nie ukrywam. Nie lubię, jak mnie wiele naraz atakuje, bo nie bardzo wiem, jakie pokonać, jak jest ich aż tyle. Ale to chyba wszystko. Tutaj widzę, coś mamy. Co to jest? Czy to jakoś działa? Nie wiem. Nie wiem, po prostu świecący się kwiatek widzę. Mamy kolejny prezent. Mamy 18 na 21. To oznacza, że zostały nam gdzieś 3. Pytanie, gdzie one zostały, ponieważ ja ich niestety nigdzie już nie widzę. Prezenciki gdzieś się schowały. Nie widzę, a tam chyba już było wejście do wioski, coś mi się tak wydaje. Mogę się jednak mylić. Tu jeszcze mamy coś... coś takiego... do góry. Nie bardzo wiem jednak, jakbym miała się tam dostać. Chyba, że to nie jest wejście do wioski. Zaraz zobaczymy.
No nie, niestety, to jest wejście do wioski, czyli zebraliśmy tam większość prezentów, ale nie wszystkich. Wychodzi na to, że w wiosce cześć. Jakieś prezenty również są. Zobaczmy tak czy siak, czy już mogę sobie wykupić. Czemu nie? Aha, bo mam 11 prezentów. Bo to nam, słuchajcie, jakby daje prezenty, ale nie pokazuje, że tyle już zużyliśmy na poprzednie ulepszenia, więc trzeba się tutaj niestety pokręcić, poszukać, gdzie jeszcze jakieś prezenty są. Gdzie coś przegapiłam, co? Z prezentów. Prezenty, gdzie jesteście? Potrzebuję was. Brakuje mi do ulepszenia. Prezenty. Oj, wiem, że lubicie się udawać, no. Prezenty. Come on, chodźcie do mnie. Ja się wami zajmę. Niestety nigdzie nie widzę. Gdzie jeszcze te prezenty tutaj mogą być, co? Tu też już byłam, bo pamiętam. A jak tu się dostać? Niedobrze, niedobrze, brak mi prezentów. Prezenty. Gdzieś ci się pochowały. Być może tutaj gdzieś za tym coś? Nie obchodzą mnie kolory sprayu. Nie chcę kolorów w sprayu. Tylko chcę prezenty. Oj, 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 oj. Noż co za smerfny smerf. Prezentów nie chce nam dać gra. Się wydaje, słuchajcie, że się pokręciłam wszędzie. Wejdźmy w takim razie tutaj. Jest to dalsza część wioski i z tego co pamiętam, jakby tutaj też są prezenty. O, i już mamy, słuchajcie, prezenty. Kwestia, jak się dostać na rusztowanie. Żeby odblokować, no bo tak, to ja wszystkich nie odblokuję za krótki czas. Czy jestem w stanie się dostać na przykład, nie wiem, na dach, czy coś? Jestem w stanie się... Chyba, że to bardziej skomplikowana droga, to nic. Wszystko leczysz? To nic, zaraz damy radę. A więc, chyba trzeba tędy. I teraz stąd. Trzeba na dach. I teraz pytanie, czy z tego dachu dofrunę do rusztowania? Oj, coś raczej wątpię. Ale spróbuję. O, udało się, dobra. I teraz z tego rusztowania trzeba zrobić hop. Okej. I mamy
Mamy prezencik. A ja mam telefon. Zaraz wracam. Okej, nic ważnego, więc wróciłam. więc tak, mamy teraz 12 prezentów, które są nieużyte. I widzę tutaj jakieś grzybki, słuchajcie. Do zrobienia na czas. No jak żeby inaczej? Czemu by miało nie być na czas? No. Zawsze jest jak na złość na czas. Okej, czyli to jest większy kłopot. Już widzę. Już widzę, jakiej skali to jest kłopot. Czyli tak. Cup. Cup. No ale ja się jak tu mam dostać? Jak się mam dostać na górę? Halo? Jak się mam dostać na górę? Halo? Halo? Niedobrze. Nie pamiętam, ile nam trzeba było tych prezentów. Czy 12, czy 14. No ale potrzeba nam prezentów. Tak czy siak, jeśli nawet i wykupię teraz ulepszenie, to trzeba będzie za chwilę pewnie kolejne. Niestety tak to działa, tak to wygląda. Super! Nie bardzo wiem, jak właśnie na te wyższe miejsca się tutaj dostawać. Nie widzę żadnych takich, wiecie, specjalny rzecz, no. O, cześć! Co porabiasz? Wszędzie są tylko kierunkowskazy. Obrzeża, nie obrzeża. A ja się pytam, jak się dostać tutaj na górę samą sięgą? Czy to jest jakby już, że gra zakłada, że będę miała jakieś ulepszenie, czy coś, no bo tak, to nie jestem w stanie dolecieć. No nic, słuchajcie, skoczmy na plac. I zobaczmy na tym placu, ile potrzeba mi jeszcze do ulepszenia. Czy 12 prezentów to wystarczająco, czy niestety za mało? Co na to, pracuś? Wystarczająco, okej. Mogę latać 3 razy dłużej. Czy to też teraz oznacza, że mogę wyżej jakoś? Czy stabilizator działa prawidłowo? Wydaje mi się, że teraz już powinnam być w stanie sobie w kociołkowym zamku radzić. Sprawdźmy w ogóle jeszcze, jakie nas tutaj ulepszenia czekają. Znowu będą chcieli od nas prezenty. Tutaj coś mamy, ale nie mamy tych korzeni mandragor, czy jak to się będzie nazywało? Podejrzewam, że w kolejnych lokalizacjach, bo to jest na przykład z kociołkowego zamku. Słuchajcie, mam nadzieję, że tym razem już w kolejnym odcinku zrobimy ten kociołkowy zamek, że mi się to uda. Także trzymajcie za to kciuki. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć live, jak właśnie tak chodzę po mapkach, zbieram, odblokowuję właśnie różne rzeczy typu prezenciki, czy te zwoje, czy miksturki właśnie do ulepszeń naszego smerfa. Z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!